Poprawa naszego życia jest dla znakomitej większości osób priorytetem. Wiąże się z tym nie tylko poziom naszego bytu, ale również i status społeczny, jak również zadowolenie z życia. W dzisiejszym wideo chciałbym porozmawiać z Wami o tym, na co warto wydawać pieniądze, inwestować czas i energię w 2023 roku. Okazuje się bowiem, że wiele osób ma problem z tym, w jakie rejony swojego życia inwestować swoje ciężko zarobione pieniądze, jak również czas i siły. W tym materiale pokażę Wam 5 dziedzin życia, w które warto, a nawet trzeba inwestować, aby nie tylko być majętnym, ale przede wszystkim cieszyć się bardziej z życia. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Wiele osób myśli, że potrzeba ogromnych środków, aby inwestować pieniądze. Prawda jest jednak taka, że każdy z nas jest inwestorem, niezależnie od tego, ile zarabiamy. Każdy nasz dzień jest całym spektrum decyzji inwestycyjnych, zaczynając od momentu, w którym otworzymy oczy, kończąc na położeniu się znów do łóżka. Bo czy wstanie o 5:30 po to, aby pobiegać lub pomedytować, nie jest formą inwestycji naszego czasu? A czy potrzeba na to jakichkolwiek nakładów pieniężnych? Czy kupowanie kawy w Starbucksie każdego dnia przed rozpoczęciem pracy nie jest pewną formą wydatku, która uszczupla Twój budżet inwestycyjny? Czy oglądanie telewizji codziennie przez 2 godziny dziennie zamiast rozmowy ze swoimi dziećmi również nie jest pewną decyzją inwestycyjną? No właśnie, mam nadzieję, że wiecie już, o co chodzi. Inwestowanie może przybrać naprawdę różne formy i tylko od nas samych zależy, jak nim pokierujemy. Okazuje się jednak, że możemy wyodrębnić kilka kluczowych segmentów, które są niezwykle istotne dla każdego człowieka, niezależnie od tego, ile zarabia i czym się zajmuje. Przyjrzyjmy się więc temu, w które rejony warto inwestować pieniądze, czas, jak również energię w 2023 roku, aby uzyskać jak najlepszy zwrot. Pierwszym segmentem, na który warto zwrócić uwagę, jest oczywiście nasze zdrowie. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak cenne jest to aktywo i dopiero kiedy zaczyna ono szwankować, w ogóle zwraca na nie uwagę. A prawda jest taka, że nasze zdrowie jest najważniejszym aktywem, jakie posiadamy. To, jak się czujemy, przekłada się przecież na każdy aspekt naszego życia, zaczynając od pracy, poprzez nasze samopoczucie, kończąc na relacjach rodzinnych. Życie w zdrowiu powinno być nieustannym priorytetem każdego z nas, a przecież nie potrzeba aż tak wiele, aby poszanować ten segment naszego życia. Regularne badania kontrolne, odpowiednia dieta i suplementacja, jak również regularna aktywność fizyczna mogą zdziałać prawdziwe cuda. Zadbanie o te podstawy nie tylko uchroni nas od niezliczonej ilości chorób, ale pomoże nam zbudować również osobę, z której będziemy dumni. Już dziś więc zróbcie sobie rachunek sumienia i zastanówcie się, co warto zmienić w swoim życiu. Może będzie to zbicie zbędnych kilogramów, może rozpoczęcie regularnej aktywności fizycznej, nawet jeśli będzie ona niewielka, a może po prostu wybranie się na badania kontrolne. Drugim segmentem, w który warto inwestować swój czas i pieniądze, są relacje z najbliższymi. Ten podpunkt nie znalazł się tutaj przypadkowo. Polacy z roku na rok coraz bardziej zaniedbują ten segment życia, a on również jest o wiele ważniejszy niż pieniądze czy kariera. Dobre relacje ze swoimi dziećmi, żoną, mężem, rodziną czy też przyjaciółmi są fundamentem, na którym buduje się wszystko inne. Człowiek jest przecież istotą społeczną i wydawać by się mogło, że w dzisiejszych czasach, w których to mamy tyle możliwości kontaktowania się z innymi, relacje powinny być czymś bardzo łatwym. Okazuje się jednak, że era smartfonów nie działa na korzyść tego segmentu. Zamiast spędzać więc czas z bliskimi, wiele osób woli przeglądać strony w internecie. Zanikanie relacji i ich powierzchowność wkrada się niepostrzeżenie w nasze życie. Dlatego tak ważnym jest po pierwsze dostrzeżenie tego problemu, po drugie rozpoczęcie działań mających naprawić ten stan rzeczy. Wspólny spacer w niedzielę, wyjazd za miasto na weekend, czy nawet wieczór spędzony tylko i wyłącznie na rozmowach. Takie proste zabiegi pomogą Wam na nowo rozpalić ogień relacji. Dbajcie więc o ten segment najlepiej, jak potraficie. Trzecim segmentem, w jaki warto inwestować w 2023 roku, jest oczywiście budowa naszych oszczędności. W dobie wysokiej inflacji oszczędności kojarzą się wielu osobom głównie ze stratami w postaci spadku siły nabywczej pieniądza. Dlatego też wiele osób wychodzi z założenia, że oszczędności po prostu nie warto posiadać.
Osobiście jednak jestem odmiennego zdania i uważam, że każdy z nas powinien posiadać poduszkę bezpieczeństwa, która będzie łagodzić niespodziewane wydatki, jakie mogą nas niemile zaskoczyć. A uwierzcie mi na słowo, takich w życiu jest naprawdę sporo. Zepsuty samochód, czy też sprzęt elektroniczny taki jak laptop, czy też telewizor. Wypadek losowy, czy też zwolnienie z pracy. Tego typu sytuacje wcześniej czy później dotykają praktycznie każdego. Grunt to, aby być na nie przygotowanym i we właściwym momencie wyciągnąć swojego asa z rękawa w postaci sumy pieniędzy, która pomoże nam przetrwać te zawirowania. Jeżeli chodzi o wielkość poduszki finansowej, to tutaj sprawa jest indywidualna i każdy powinien sam stwierdzić, ile potrzebuje pieniędzy na tak zwaną czarną godzinę. Przyjmuje się, że powinno być to od około 3 do 6 naszych wypłat. Zbudowanie takiej poduszki finansowej może trochę potrwać, ale posiadanie jej daje ogromny komfort psychiczny i sprawia, że nasze życie jest o wiele spokojniejsze, kiedy wiemy, że mamy zgromadzoną pewną pulę oszczędności. Czwartym segmentem, w który warto inwestować pieniądze, jest rozwój naszych zdolności. Podnoszenie naszych kwalifikacji, uprawnień czy też zakresu naszych usług sprawia, że ten segment jest niezwykle ważny, zwłaszcza w 2023 roku. Ten rok z wielu przyczyn może okazać się trudnym czasem. Pracodawcy będą poszukiwać jak najlepszych pracowników dla swoich firm, oferując im jeszcze lepsze wynagrodzenie. Jeżeli nie chcecie martwić się o swoją pracę, waszym wręcz obowiązkiem jest ciągłe zdobywanie nowych umiejętności i zwiększanie swojej wartości na rynku pracy. To jedyna droga do rozwoju i spełnienia zawodowego. Dlatego też, jeżeli tylko masz okazję, zdobywaj nowe doświadczenia i umiejętności i nie żałuj pieniędzy na tego typu wydatki, bo to nie jest wydatek, to jest inwestycja w samego siebie. Piątym segmentem, na który warto zwrócić uwagę, jest inwestowanie w naszą emeryturę. Dla wielu jest to odległa i mglista przyszłość. Wielu mówi, że do emerytury nie dożyje, więc nie będzie się o nią martwić. Co jednak się stanie, kiedy jakimś cudem uda wam się dożyć sędziwego wieku? Czy będziecie w stanie utrzymać się z emerytury wypłacanej przez państwo? Przecież już teraz eksperci biją na alarm i wieszczą emerytury, które nie zasługują nawet na miano głodowych. Warto rozważyć również i ten aspekt. Jakie będę miał alternatywy na przyszłość? Może spieniężę część z moich inwestycji? Albo będę żył na przykład z wynajmu nieruchomości, które posiadam? A może odłożę określoną sumę pieniędzy na ten okres mojego życia? Warto zadać sobie pytanie, jak będzie wyglądał ten okres i co mogę już teraz zrobić, aby zabezpieczyć swój byt. Czasami wystarczy odkładać pewną sumę pieniędzy, czasami lepiej jest zainwestować pewne środki, a jeszcze kiedy indziej warto zbudować sobie zaplecze generujące wartość, jak na przykład własny las. Ile ludzi, tyle pomysłów. Grunt to w ogóle zastanowić się, jak planujecie spędzić jesień swojego życia. Szóstym bonusowym pomysłem na to, w co warto inwestować w 2023 roku, jest technologia. Czasy, w których żyjemy, są przełomowe. Nigdy w historii ludzkości zwykły człowiek nie miał dostępu do tak zaawansowanej technologii jak dziś. Rewolucja internetowa wkracza jednak na nowe poziomy. Rozwój chociażby rynku kryptowalut czy sztucznej inteligencji daje nam nowe możliwości i kierunki rozwoju. Współczesny człowiek ma więc tak na dobrą sprawę dwa wyjścia. Stać z boku i przyglądać się zachodzącym zmianom lub czerpać z nich korzyści. Jeżeli jesteście tym drugim typem, musicie obserwować, jakie zmiany zachodzą w naszym społeczeństwie i w którą stronę podąża świat. Kiedyś wszyscy jeździli konno, a automobil wydawał się rzeczą tak absurdalną, że wręcz nierealną. Dziś w motoryzacji zatrudnienie znajduje miliony osób, zaczynając od pracowników produkcji, po sklepy motoryzacyjne, kończąc na mechanikach. Warto więc obiektywnym okiem oceniać, czy na przykład zastosowanie sztucznej inteligencji w naszym życiu nie zmieni dotychczasowego stanu rzeczy. A jeżeli tak, to jak mogę to wykorzystać? Może zacznę inwestować w tego typu technologie? A może wymyślę nowe rozwiązania, opierając się na nowym trendzie? A może znajdę dobrze płatną pracę w sektorze, który będzie podbijał rynek w następnych latach? Opcji jest naprawdę sporo i każdy może znaleźć coś dla siebie. Wystarczy mieć oczy i uszy szeroko otwarte. Jak widzicie, rok 2023 będzie rokiem bardzo przełomowym. Przed nami wiele wyzwań i mam nadzieję, że ten materiał pomógł wam poukładać sobie wasze priorytety w głowie.
Jestem ciekaw, jakie są Wasze najważniejsze priorytety, na jakich będziecie skupiać się w 2023 roku. Dajcie je koniecznie znać w sekcji komentarzy. Jeżeli ten materiał dał Wam wartość, zapraszam Was serdecznie do lajkowania, komentowania i udostępniania tego wideo wśród swoich znajomych. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.